Lara Gessler, 30 l. już niejednokrotnie pokazała, że nie ma większych problemów z pokazywaniem swojego nagiego ciała. Tym razem również nieźle zaszalała w ostatni dzień 2019 roku. 2018 rok Lara Gessler zakończyła pamiętnym zdjęciem z Sycylii, do którego pozowała całkiem naga. Wówczas fotografia wywołała spore zamieszanie w mediach i najwidoczniej Lara zapragnęła powtórzyć swój sukces. Reklama na jej profilu w mediach społecznościowych właśnie pojawił się nowy wpis, a razem z nim roznegliżowana. Fotka, na której Lara z dumą prezentuje dolną część swojego ciała. Jest 30 grudnia, i żeby tradycji stało się zadość, jest zdjęcie pupy. W ramach autoterapii i terapii narodu, w nadchodzącym roku życzę nam wszystkim, żebyśmy byli dla siebie łaskawi, nie oceniali, nie porównywali się z innymi i kochali siebie. Mniej nienawiści, więcej łaskawości, napisała pod zdjęciem Lara, składając życzenia swoim fanom. Im jednak zdjęcie i pomysł na życzenia noworoczne nie przypadł jednak do gustu. Wśród komentarzy pojawiła się krytyka. Pupa faktycznie fajna, zgrabne nogi, tylko zastanawiam się, co dalej. Najbardziej obawiam się, że moja nastoletnia córka, która jest na Insta. Ogląda takie zdjęcia i stwierdzi, że skoro Lara pokazuje tyłek, to to jest kul. Cool. Rozumiem, że kobiece ciało jest piękne, seksy, tak jak twoje, ale oprócz ciała, mamy też inne rzeczy do pokazania. Żeby nie było, nie jestem jakaś zakompleksioną, mamuśka, jestem tolerancyjna, nie wszystko jest na sprzedaż, ja tak myślę, może się, mylę. Pozdrawiam o wszystkiego najlepszego na nowy rok. Pisali zniesmaczeni internauci. Zobacz więcej materiałów wideo.